Wiele osób, jak wyobrażało sobie życie cyganów, kiedy wędrowali, wyobrażało sobie, że jest to życie wolne, wolne od trosk, wolne od problemów, wolne właściwie od cywilizacji i szczęśliwe. Wielu tak postrzegało na przestrzeni wieków życie cyganów. Oczywiście ta rzeczywistość była całkiem inna. To, że cyganie wędrowali, to nie oznaczało, że byli wolni. Tak naprawdę spotykało ich wiele niebezpieczeństw. Byli przepędzani z różnych miejsc, musieli walczyć o przetrwanie. Nie było takie proste, trzeba było wyżywić rodziny. Wielu Romów też w okresie wędrowania było słabego zdrowia, nie mieli odpowiedniej opieki medycznej. Wyobraźmy sobie takie życie zupełnie pozbawione elementów cywilizacji. Przecież Romowie wędrowali do połowy lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy już wchodziła mechanizacja. I to życie właściwie było bardzo trudne do pogodzenia we współczesnym wtedy świecie. Jeden dzień w taborze wyglądał bardzo prosto i każdy dzień właściwie był do siebie podobny. Otóż bardzo często kobiety po prostu szły na wieś i tam zdobywały pożywienie. Często prosiły o to pożywienie po prostu, albo chodziły wróżyć. Wracały i gotowały. I często gotowały dla rodziny, ale nie tylko. Po prostu była też wspólna kuchnia dla danego taboru. Tabor to był zbiór wozów, ale nie tylko. Również zbiór całej społeczności romskiej, która przy tym taborze postanowiła pozostać. I wspólne gotowanie kobiet, później mogło być też wspólne pranie nad rzeką. Natomiast mężczyźni zajmowali się na przykład końmi, które ciągnęły wozy. Również wykonywali inne prace, na przykład kotlarskie, pobielanie patelni na przykład. Albo też byli zatrudniani jako muzykanci na wsiach, na przykład przy zabawach wiejskich, weselach, bardzo często. Wieczorem przychodził czas na zabawę. Romowie rozpalali ognisko i cały tabor, wszyscy gromadnie bawili się przy ognisku, tańczyli, śpiewali, grali na instrumentach. To było takie bardzo życie wesołe, właśnie wieczorami. Oczywiście taki dzień był wtedy, kiedy znaleźli miejsce postojowe dla siebie. W inne dni na przykład musieli wędrować i dalej szukali takiego miejsca, gdzie mogliby bezpiecznie przez jakiś czas obozować. Wszystkie opowieści, które słyszałam, które opowiadały mi starsze osoby, to było bardzo duże wydarzenie, kiedy taki tabor przyjechał do danej wsi, ponieważ była to jedna z niewielu rozrywek dla miejscowej społeczności. Szczególnie na to cieszyły się dzieci, które przybiegały do taboru, bawiły się z romskimi dziećmi, często zostawały w tym taborze i później po paru dniach zdarzyło się, że wracały do domów. To były też takie ciekawe zdarzenia w ich życiu. Wielu mieszkańców wsi zapraszało cyganów na zabawy wiejskie. Mieli grać również na weselach czy na innych uroczystościach. Często spotykali się również na targach, na jarmarkach, gdzie Romowie handlowali. Sprzedawali konie chociażby, czy też swoje wyroby. Handlowali na przykład dywanami również. Kobiety wróżyły często w tych miejscach. Miały wiele stałych klientek, jeżeli chodzi o wróżby właśnie w takich wsiach. Kobiety czy też mężczyźni przychodzili sobie wróżyć. Przyjaźnie pomiędzy społecznością romską, a pomiędzy Polakami się zdarzały. Kiedyś pytałam starszego Roma, który przez wiele lat swojego życia mieszkał, żył w taborze właściwie. Opowiadał, że tak, że często przyjaźnili się z osobami, które również handlowały na targach. Właściwie to były jedne z niewielu miejsc, gdzie mogli się spotkać. Oczywiście mieszkańcy wsi przychodzili również do taborów, ale tak naprawdę najwięcej styczności było podczas tego handlu. I rzeczywiście takie przyjaźnie, takie znajomości były.